Więc przechodząc płynnie do tego, w jaki sposób możemy rozpoznać to, co mamy w cieniu, tu przed sekundą powiedziałam Wam, jak możemy rozpoznać nasz cień na podstawie obserwacji siebie w relacjach z innymi ludźmi. Ta obserwacja siebie, ten tak zwany rozwój świadomości, to jest jeden z absolutnie w ogóle filarów mojej pracy. I ja uważam, że bez tego tak naprawdę nie ma rozwoju, ale rozwój świadomości związany nie z tym, żeby coś oceniać, tylko żeby coś obserwować. Starać się przyjmować taką pozycję nie tylko uczestnika jakichś wydarzeń, czyli tej osoby, która bierze żywy udział w tym, co się dzieje, jest w procesie tego, co się wydarza, ale być także obserwatorem, kimś, kto nie będzie oceniał, bo tak jak Wam już powiedziałam, jeżeli coś będziecie oceniać, to będziecie z automatu to dzielić na dwoje, albo dawać to w świetle, a o, podoba mi się, to jest fajne, to tutaj wchodzę w to. To wtedy macie to w świetle i wtedy okej, możecie z tego korzystać, ale jeżeli coś ocenicie negatywnie, to wtedy wrzucacie to do pudełka, które jest tym zaciemnionym pudełkiem i wtedy wyrzucacie to ze swojego potencjału. A tak jak wspominałam wcześniej, macie różne jakości i one są kontekstowe. W jednym kontekście dana cecha będzie może oceniona przez kogoś negatywnie, a w innym kontekście będzie przez kogoś oceniona pozytywnie. W jednej sytuacji dana cecha Wam się przyda, a w innej sytuacji przyda Wam się inna cecha, więc to jest tak, jakbyście dostali wszystkie swoje jakości w postaci takiej tęczy. I im większa jest Wasza akceptacja, tym większy macie dostęp do każdego jednego koloru i odcienia z tej tęczy. To jest tak, jakbyście dostali siebie jako pudełko kredek, w których jest miliony kolorów. I teraz, jeżeli coś ocenicie negatywnie, to tym samym nie będziecie mogli używać tego koloru. Bo choćbym powiedziała, że cień jest w dużej mierze nieuświadomiony, i on jest gdzieś podświadomy i on gdzieś tam jest wypychany do podświadomości. Tu od razu uprzedzam pytania, które mogłyby się pojawić. Cień to nie jest podświadomość. To jest w ogóle zupełnie inna jakość. Cień może być nieuświadomiony i wtedy on jest w podświadomości, ale cień i podświadomość to nie jest to samo. Więc jeżeli potraktujecie te wszystkie swoje kolory jako narzędzia, które macie do dyspozycji, to wtedy Wasz świat będzie barwniejszy i Wasza osobowość będzie osobowością bardziej taką pełną. Ja tutaj przy okazji mogę się z Wami podzielić na przykład, bo tutaj też słyszałam takie głosy, że a może czasami bym się czymś podzieliła ze swojego życia, czy jakby ze swojego własnego ogródka. No to okej, mogę się podzielić na przykład, co ja mam w cieniu. Oczywiście ten mój cień różne rzeczy zawiera, różne jakieś jakości, z którymi jest mi trudno, bo to nie jest tak, że jak ktoś pracuje nad sobą i też innym pomaga w pracy nad sobą, to już jest kompletnie przerobiony, spełniony, oświecony i w ogóle siedzi tylko i medytuje. Ale każdy z nas ma drogę swoją własną i różne na tej drodze wydarzenia mają miejsce. I też niektórzy z nas mają łatwiejsze życie, niektórzy mają trochę trudniejsze, więc mają trochę więcej różnych tematów, żeby się z nimi zmierzyć. Zresztą wiecie sami, jak to jest na podstawie swojego własnego życia, czy w ogóle ludzi wokół Was. Więc ja akurat tak mam, że jestem taką osobowością, która jest bardzo, która ma wiele kolorów, nazwijmy to. Ja mam różne jakości w sobie. Myślę, że większość osób jest taka, że większość ludzi jest taka, że mamy różne jakości w sobie, że my nie jesteśmy tylko tacy biali albo tacy czarni, tylko jesteśmy po prostu różni. No w każdym razie ja mam akurat taką osobowość, która jest bardzo taka, bym powiedziała, kolorowa, czyli mam dużo różnych jakości w sobie i są takie jakości, które są bardziej, które są chętniej widziane przez inne osoby, przez społeczeństwo, a są takie jakości, które są mniej chętnie widziane. I jak byłam dzieckiem, no to prezentowałam różne jakości. I jakby można powiedzieć, że takie dwie postacie we mnie się przewijały. Jedna postać to była postać takiej bardzo wrażliwej dziewczynki, takiego dobrego dziecka, które było. Ja byłam zawsze w ogóle taką
uduchowioną postacią, po prostu zawsze te tematy dla mnie były ważne, bardzo byłam wrażliwa na przyrodę, w ogóle wychowywałam się właściwie w domu z ogrodem, więc całe dzieciństwo spędzałam biegając gdzieś tam po łąkach, więc tam jakieś robaczki, jakieś kwiatki, jakieś różne takie rzeczy, ja potrafiłam się godzinami wpatrywać i po prostu chłonąć piękno przyrody, byłam na to bardzo wrażliwa. I byłam ogólnie takim bardzo, naprawdę bardzo wrażliwym dzieckiem i bardzo takim też emocjonalnym, silnie przeżywającym różne emocje. Zresztą to się nie zmieniło. Różne emocje. To były emocje takie właśnie, no takie, które się ludziom podobają, tak? Że ktoś jest taki właśnie czuły, wrażliwy, ciepły, kochany, delikatny, uduchowiony i taki po prostu, o, takie ma wielkie oczy i tak chłonie cały świat pełen miłości. I ja takie kawałki też miałam. I dlatego, bo poza tym zawsze wyglądałam, zresztą mam wrażenie, że cały czas tak wyglądam, jak taka grzeczna dziewczynka, blondyneczka, duże oczy, w ogóle uśmiech i tak dalej, więc wszyscy myśleli, że w ogóle jestem takim stuprocentowo dobrym dzieckiem, grzecznym, miłym i poukładanym i tak chcieli mnie widzieć, ale też z drugiej strony ja byłam całe życie taką naprawdę chuliganką. W sensie, zawsze byłam bardzo zbuntowana, jak mnie coś denerwowało, to natychmiast o tym mówiłam. W ogóle bardzo mówiłam wprost, w ogóle nie owijałam w bawełnę, więc z moją mamą miałam po prostu zawsze kłótnie, zresztą to się szczerze powiedziawszy niespecjalnie zmieniło. I w ogóle denerwowały mnie zasady, nie cierpiałam zasad, chodziłam totalnie swoimi w ogóle ścieżkami. Chodziłam po drzewach, chodziłam po płotach, w ogóle zawsze byłam brudna, w ogóle mama mnie ciągle krytykowała za to, że jakaś tam córka koleżanki to była zawsze czysta i taka ułożona, a ja to zawsze musiałam się uświnić, jak coś jadłam na przykład, co do tej pory też się niespecjalnie zmieniło. Więc no taką byłam, można powiedzieć, w pewnym sensie chłopczycą i na przykład pamiętam, że jak szłam do komunii, to moja mama mi powiedziała: Iza, błagam Cię tylko w tej białej sukience, żebyś nie chodziła po drzewach. A ja zupełnie poważnie się zapytałam, czy no ale będę mogła huśtać się na linie, bo mieliśmy taką linę z, oczywiście ze supłem na końcu, bawiliśmy się w dżany z dżungli na tej linie. Więc oczywiście na tej linii się chciałam huśtać, finalnie do tego nie doszło, ale dostałam na przykład wrotki na komunię i jeździłam w sukience komunijnej na wrotkach i jeździłam też na rowerze i ogólnie jakby różne inne rzeczy w tej sukience komunijnej robiłam, no bo niby dlaczego nie. Więc zintegrowanie tych dwóch postaci było dla mnie ogólnie trochę w dzieciństwie problemem. Było to dla mnie problemem, dlatego że to się wiązało z takim uczuciem, że ja miałam wrażenie, że ja kogoś zawiodę. Po tym też możecie poznać swój cień, że jest takie uczucie zawstydzenia, że ktoś się na mnie zawiedzie, że ktoś myślał, że ja jestem lepsza, a pokazując tą drugą stronę swojej osobowości, ja nagle pokazałam, że jestem gorsza. Czyli oczywiście moja mama i wszyscy wokół chcieli widzieć we mnie tylko tą taką grzeczną, miłą dziewczynkę, wrażliwą, ale mojej mamie, czy moim rodzicom, czy innym osobom było ciężko z tą drugą stroną mojej osobowości, z tą taką pyskatą, z tą, która w ogóle właśnie chodziła po drzewach, która się z masą rzeczy nie zgadzała, która potrafiła powiedzieć prosto z mostu w ogóle co myśli i która no, była taka bardzo zbuntowana i wyzwolona. I we mnie się stworzyło coś takiego, co ostatnio nawet miałam taką sytuację, że mi się to jakoś pokazało. Ja mieszkałam na takim osiedlu, które właściwie było administracyjnie wsią, pod samą Warszawą. I tam był taki sklep, ale mentalność ludzi, można powiedzieć, że w pewnym sensie była taka trochę wiejska, zwłaszcza wtedy. No to były jakieś lata, nie wiem, powiedzmy 80. Pamiętam, że mieliśmy taki wiejski sklep i przy tym wiejskim sklepie zawsze stała długa kolejka jakichś takich babć, które totalnie plotkowały na temat wszystkich, stojąc w tej kolejce. I mnie czasami babcia albo jakaś tam ciocia zabierała do tego sklepu, że a tam, żeby jej coś pomóc albo żeby się z nią przejść. I ja pamiętam, że jak ja szłam do tego sklepu i słyszałam, jak one w ogóle wszystkich obgadywały i gdzieś tam byłam pomiędzy nimi i one tak... No to twoja wnusia, ta Izunia, to taka miła, grzeczna dziewczynka. Ja czułam, że do mnie przylega po prostu jakaś taka maska, że ja muszę być taka. I jak ostatnio miałam taką sytuację, że wydarzyły się w moim życiu jakieś takie rzeczy, które spowodowały, że ja bardziej zintegrowałam sobie tą swoją wyzwoloną część, to przed oczami stanęła mi właśnie ta
scena spod tego sklepu. I takie sceny też możecie czasem sobie zobaczyć u siebie, bo czasem to się zapisuje w postaci takiej symbolicznej, jakiejś właśnie sytuacji, której nawet byście normalnie nie przywołali do siebie. Ale właśnie pokazało mi się coś takiego, że jakby we mnie jest jakiś taki wstyd, że ja kogoś zawiodę, że w momencie, kiedy będę sobą w tej drugiej swojej części, to tym samym spowoduje, że ktoś się na mnie zawiedzie, że on się mną rozczaruje. I tutaj właśnie wtedy się czuję kontakt ze swoim cieniem, bo ja czuję ten wstyd, czuję to poczucie zażenowania, to skrępowanie, że on myślał, że ja jestem lepsza, a ja się okazałam taka. Tu sobie zróbcie zdjęcie tego stanu emocjonalnego, dlatego że ten stan emocjonalny może się pojawiać w różnych innych sytuacjach, kiedy właśnie macie kontakt ze swoim cieniem. Wtedy, kiedy czujemy właśnie, że na przykład kogoś zawodzimy, że czegoś zaczynamy się wstydzić. Także dałam Wam taki przykład, żebyście sobie mogli obejrzeć to już w takim naprawdę realnym życiu, jak można rozpoznawać ten cień i jak ten cień potrafi się nam pokazywać w różnych takich naszych historiach. Innym sposobem na to, jak możemy rozpoznać nasz cień, jest rezonans z ludźmi. Rezonans w postaci na przykład złości. Bardzo fajnym, takim skutecznym sposobem na to, żeby rozpoznawać własny cień, jest to, kiedy ktoś nas wkurza. Wszystko jedno, czego to dotyczy. Na przykład niech to będzie... No co to może być? Ja już kiedyś przywoływałam przykład spóźniania się, ale ten przykład wydaje mi się nudny, więc możemy sobie wziąć jakiś inny przykład. Na przykład, ktoś jest głośny. Ktoś jest głośny i zwraca na siebie uwagę. I nas to jakoś strasznie wkurza. My w ogóle nie wiemy, dlaczego ten ktoś nas tak irytuje, że on tak jest w ogóle, tak ściąga, chce być ciągle w centrum uwagi, tak ściąga atencję innych osób, a my czujemy się wtedy tacy podirytowani i w ogóle nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. No właśnie dlatego, kochani, że jeżeli coś mamy w swoim cieniu, to tym samym nie dajemy sobie do tego prawa. Bo w cieniu są rzeczy, które... Tak jak mówię, są w podziemiu. To jest taki Robin Hood, który jest wygnańcem. I oni są na bezprawiu. Tej grupy już nikt nie chce. Oni nie mają prawa istnieć, ale oni tam ciągle są. Więc tam są takie elementy, do których my sobie sami nie dajemy prawa. My sobie nie dajemy prawa, a tutaj nagle ktoś w ogóle sobie to robi, tak? My oceniliśmy tą cechę jako negatywną, my sami nie możemy tego robić, to jakim prawem ktoś w ogóle może to robić jakby za nas trochę? Więc jeżeli nas to wkurza u siebie, to będzie nas to wkurzać również u innych osób. Po tym bardzo łatwo jest rozpoznać cień. Powiecie, okej, ale czasem wkurza nas coś, jak ktoś przekracza nasze granice. No i to jest prawda, rzeczywiście denerwuje nas to, jeżeli ktoś przekracza nasze granice i to wtedy nie ma nic wspólnego z cieniem, ale to już jakby musielibyśmy sobie przejść bardzo dokładnie. Może ja przy okazji właśnie zrobię jakiś filmik na temat złości, to wtedy się zmierzymy z tym, kiedy złość jest reakcją na to, że ktoś przekroczył moje granice, a kiedy złość jest reakcją na to, że ktoś utożsamia mój cień. Więc takie sytuacje warto interpretować w taki sposób, że ktoś po prostu pokazuje Wam Wasz cień. Możecie zobaczyć swój własny cień poprzez reakcję swoją własną, poprzez swój własny rezonans na zachowanie danej osoby. Tylko tutaj z kolei trzeba się zastanowić, tak? Jak ja żyję i co jest moim celem? Bo jeżeli moim celem jest udowadnianie wszystkim, że to oni, z nimi coś jest nie tak, że to ja jestem nieomylny, a oni coś robią źle, no to wtedy uwaga będzie zwrócona na zewnątrz. I zawsze będziemy szukali winy w tych innych. I jeżeli ktoś będzie mnie denerwował, to ja będę się zastanawiać, co on takiego robi źle, że ja się tak czuję. Tylko w takim podejściu nie bierzemy odpowiedzialności za swoje własne emocje. To nie ktoś nam coś robi, tylko ja jakoś rezonuję. Ja jakoś reaguję na coś, co ktoś robi. Więc mówi się, że innych osób nie za bardzo da się zmienić, że możemy się zmienić tylko sami. Więc w takich sytuacjach
proponowałabym, żeby zwrócić się do siebie i się zastanowić, co tutaj jest takiego, że we mnie pojawia się tego rodzaju rezonans. Jak ja z tym mogę pracować? Co to mówi o mnie? Każda sytuacja nam coś mówi o nas, dlatego że nasze życie jest o nas. Nasze życie jest o nas. To nie inni nam coś robią. To nie inni grają główne role w naszym życiu, tylko to my jesteśmy tym głównym aktorem. I powinniśmy się koncentrować na tym, co my czujemy i jeżeli chcemy, żeby ktoś przestał nas denerwować, to powinniśmy wtedy przepracować to, co w nas rezonuje z tą osobą. No chyba, że tak jak mówię, jest to taka sytuacja, kiedy ktoś przekracza moje granice, ale jeżeli ktoś ściąga na siebie atencję innych osób, a o tym przykładzie mówiliśmy ostatnio, no to nie przekracza moich granic. To wtedy jest rezonans. Ktoś może przekraczać moje granice w momencie, kiedy się na przykład spóźnia i mi personalnie coś robi. Ale jeżeli on ściąga na siebie atencję innych osób, a mnie to denerwuje, no to znaczy, że po prostu odpala mi się mój własny cień i ta osoba reprezentuje mój cień i dlatego ja się denerwuję. Więc jakby złość jest na pewno takim fajnym drogowskazem, jeżeli chodzi o poszukiwanie własnego cienia. Więc podsumowując, co daje nam praca z cieniem? Wspominałam o tym, że w momencie, kiedy dokonujemy oceny i mamy coś w świetle, pewne kolory, prawda, z tej naszej tęczy, z tych naszych różnych kredek, pewne kolory są w świetle i je lubimy, a pewne kolory są brzydkie, są w cieniu i ich nie lubimy, to tym samym pewne jakości, które dostaliśmy, czy w postaci cech, czy w postaci jakichś tendencji w zachowaniach, czy w postaci jakichś emocji, które oceniliśmy, jakichś naszych przeżyć, jakichś naszych różnych jakości, pewne rzeczy oceniliśmy negatywnie i tym samym pozbawiliśmy się tego potencjału, ich potencjału. Nie możemy ich używać, nie podobają nam się te kolory. Więc w momencie, kiedy pracujemy z cieniem i przetransformowujemy ten cień, czyli krótko mówiąc, jeśli kiedyś dokonałem oceny, że na przykład złość to jest negatywna emocja i nie chcę jej czuć, albo na przykład okazywanie bólu, czy okazywanie miękkiego brzuszka swojej wrażliwości, czy swojej słabości, to jest coś negatywnego i boję się to zrobić ponownie. Jeżeli to przetransformuję, jeżeli, co to w ogóle oznacza przetransformuję? Zmienię, krótko mówiąc, etykietę, która tam była. Te kredki, które kiedyś oceniłem negatywnie, ja je ponownie wcielę do swojego asortymentu. Być może muszę się cofnąć do dzieciństwa, przerobić sobie te sceny, przerobić sobie te sytuacje z rodzicami, które spowodowały, że tak właśnie dzisiaj czuję, bo oczywiście, wiecie, ja się po tym prześlizguję, bo no, też nie mogę w to wchodzić tak głęboko, bo ten film trwałby wieki. Ale za tym stoją długie procesy. Czasami my jakby jeden taki element z cienia możemy przerabiać bardzo długo. Ale jeżeli cofnę się do tych momentów, przyjrzę się temu bliżej, zmienię definicję, zmienię swój stosunek do tego, przyjmę to dziecko z powrotem, przyjmę tą kredkę, ten kolor z powrotem, to tym samym zwiększę swój potencjał o takie jakości, z których do tej pory nie mogłem korzystać. Będę mógł okazywać tą słabość, będę mógł okazywać tą złość i moje życie się zmieni, zmienią się moje relacje z ludźmi, będą mnie inaczej postrzegać. Ja poczuję się bardziej uwolniony emocjonalnie, będę miał większą pełnię emocjonalną i większą wolność emocjonalną, bo im do większej ilości cech, zachowań daję sobie prawo, tym jestem szczęśliwszy, tym jestem bardziej wolny. Dlatego, że ja sobie wtedy daję prawo po prostu do siebie. To są jakieś wyparte części mojej osobowości, a jeżeli ja je ponownie integruję ten cień, to tym samym daję sobie ponownie prawo do tego, żeby być sobą. Więc zmienia się moje życie, zmieniają się relacje z różnymi ludźmi, pozbywam się różnych programów, które w skuteczny sposób mnie blokowały, żeby różne podejmować decyzje, czy jakby wchodzić w pewnego rodzaju relacje, no były jakąś taką kalką, były jakimś takim usztywnieniem, że ja nie potrafiłem inaczej, a teraz mogę potrafić, tak? Mogę zachowywać się inaczej, zwiększa się repertuar moich zachowań, jestem bardziej elastyczny, tym samym, tak jak powiedziałam, wolniejszy, bardziej wolny, poszerza się świadomość, jestem bardziej siebie świadomy, jestem spokojniejszy, mam większe zaufanie do siebie, dlatego że mniej jest takich rewirów, w których czuję się niewygodnie. Moje życie jest pełniejsze. Ma szansę być bardziej szczęśliwe.
Więc kochani, jak najbardziej zachęcam Was do tego, żeby pracować z cieniem w różny sposób. Być może nagram jeszcze kolejny odcinek na temat cienia, ale to już nie będzie dzisiaj, bo dzisiaj to już się bardzo długo nagadałam. Myślałam, że to będzie dużo krócej trwało, znowu zrobiło się długo. Być może podzielę to w ogóle kolejny raz na dwie części. Dlatego, że cień pięknie się pokazuje w pracy z psychodelikami, na przykład na ceremoniach w postaci bad tripu. I pięknie się pokazuje w energetyce poprzez podczepy, jakieś byty, jakieś różne takie historie. Więc no tutaj na koniec tak trochę grubo kończę. Ale to dla tych osób bardziej zaawansowanych, bardziej zainteresowanych taką tematyką. Pewnie będziecie pisać, że chcecie. No więc ja myślę, że ja nagram taki filmik, ale to już tak jak powiedziałam, to już nie będzie dzisiaj, bo dzisiaj to już za długo to trwało. W każdym razie zachęcam Was do integracji cienia, do pracy z cieniem, żeby nasze życie było spełnione, szczęśliwe i żebyśmy, tak jak mówiłam przy autentyczności, żebyśmy mieli szansę korzystać z całego potencjału naszej osobowości, czyli malowali nasz świat tymi wszystkimi pięknymi, kolorowymi kratkami, które są. Dziękuję bardzo. Jeśli się podobało, tradycyjnie proszę o łapki w górę i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Dzięki wielkie.